Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z The Evil Within. Walczymy to dalej z naszym kochanym bossem, którego nie pokonałem. Po prostu czasu, bo mało, ja nie chciałem tego przyciągać, bo nie wiem, czy ja go dam radę szybko zabić, czy nie. Dobra, róbmy to co zawsze. Ma głowy. Przyjąłem nową taktykę. Że będę jego głowy niszczył. No dawaj. Dobra, mamy go troszeczkę, nie wiem. Może i to, motherfucker. No kurde, przecież mnie nie złapał. Aj. Kurde, tam już nie było miejsca. Tam jest to oko jeszcze. Widzieliście, w środku jest to oko jeszcze. Drugi raz ona jest. Kurde, trzeba to oko rozwalić. Mamy snajperę, trzeba to ze snajpery zrobić szybko. No kurde no! Nie złapał mnie, do cholery jasnej. A jestem zły. No i mogę go zabić. Kurde, zamrozić go nawet nie da się. Później. Czy dać to na coś nie ma, na dwójkę dam, bo nie, shotguna nie używam. Kurna.
Dobra, on mnie wywali. Muszę go cały czas poslowować. Jak go posłowuję, będzie dobrze. Oż kurna. Dobra, ja chyba zginę, nie? Jezu! Boże święty! Pierwszy, ale nie ostatni raz. Mam nadzieję, że ostatni. I killed him! Kurde, dobrze, że nie, dobrze, że skończyłem na nocnik, bo... Dobra, exit. Spierdzielajcie. Ile za niego dostanę? 20 tysięcy! Dzięki wielkie. Tam już nie wejdę po rzeczy. Tam zostały rzeczy. Pokonałem go. Mogę być się dumny. Już miałem takie coś po odcinku seryjnie. Skończyłem ten odcinek, co był wcześniej. I takie, kurde, jak ja go mam zabić? Myślę, no nie, no głowy odcinam. Nic się nie dzieje. Nic się nie działo, kurde. Czyli... Wiecie, co mi wygrało? Ja myślę, że trafiłem go w to oko tutaj. Znaczy wcześniej tutaj. I bardzo dużo życia mu musiałem zabrać. Tak sądzę. Dobra, ten elektro miałem jeszcze. On jeszcze mógł spowolnić. Już się bałem, że jest martwy jestem. 20 tysięcy mi się bardzo przyda. Mogę ulepszyć rewolwer na 100% na pewno. To ukrycie się było głupie w ogóle. O Jezu, jest apteczka. O, dobrze, dzięki wielkie panie. Zapisać coś grę bym chciał, bardzo bym chciał grę zapisać, chyba że punkt kontrolny się zrobił. Jest to jedna z najcięższych gier, w jakie... O Jezu, w jakie grałem, szczerze. Ostatnio. No właśnie, nie mamy więcej amunicji. Miejsce na amunicję, niestety. Tam też pewnie coś zostało i czegoś nie podniosłem. Dobra, koledzy, panowie i panie, idziemy sobie tam. Jestem dumny z siebie, że go zabiłem. Już miałem wątpliwości, mówię, czy się go da zabić, czy go trzeba, nie wiem, jakimś sposobem z wchodzenia do tych pokoi. Boziu, koniec rozdziału. Zapisz. Mam nadzieję, że na zawsze. Ty. Bo mnie ciekawi. Ten achievement to się... Skończ. Dobra, mam nadzieję, że już na zawsze. Let's go dalej. No co, nie będziemy przedłużać tutaj. Walka z tym ziomkiem była ciężka. Oh. Ciekawe, gdzie lecimy windą. Myślę, czy nie mogłem zabić jeszcze tej naszej koleżanki wcześniej, tamtej. Ciekawi mnie, czy mogłem ją zabić, czy nie, bo czasami tych bossy dało coś się i tak zabić. Czy jestem nad miastem? Myślę, że mogłem ją tam spalić kilka razy i byłoby dobrze. Bo ona chyba przy ogniu była po prostu wrażliwa na strzały.
Dobra, jesteśmy w mieście, co ładnie to wygląda. Szukam tu już znajdziek, wiadomo, z przyzwyczajenia. Ale chyba tutaj nic nie ma. Użyjemy shotguna, mamy full naboi, a wiecie jak to jest. Siema koleżanko. Nie macie. Powalone to jest, no ale wiadomo, ten szpital to jest to miejsce. Jest tam może jakaś ścieżka, dojdziemy tam? Pewnie będziemy w tamtą stronę szli. Wskoczyłem do tej wody troszeczkę bez sensu, bo nie wiem jak z niej wyjść teraz. Widzę na tym gównianku, jak jedzie, naszą kochaną statuę. Pięknie. Jest kluczyk. Tutaj mamy bar. Możemy sobie zjeść w końcu coś. Ciekawe, ile ty już nie jadłeś czasu, kolego nasz. Ruszajmy przez to podmokłe, zniszczone miasto. Ale jest hotel. Bym się chętnie przespał. Czy tam coś zobaczyłem? Myślałem. Dobra, hotel jeszcze działa. To nas może cieszyć. Do hotelu nie wejdziemy. Ciekawe, czy to jest rzeczywistość, czy to jest dalej ta rzeczywistość, którą on tworzy w swoim umyśle. White Fog. Dobra, możemy iść sobie na spokojnie dalej. Albo niespokojnie. Jesteśmy w mieście, co mnie troszeczkę cieszy bardziej. Trochę przerażające. Dobra, tutaj już jest mroczniej. Jak zwykle, ta gra nie może być przyjemna. Patrzcie, tam jest dużo, ja tam chcę wejść. Co mamy w skrzynce? Rewolwer, ale mamy rewolwer. Magnum. Magnum będzie dobre na bossy, tak myślę. Jest część mapy oczywiście. Myślę, że Magnum będzie dobre na bossy. Nie wiem, czy będę chciał to domarnować na razie, więc dajemy sobie tam snajperę. Ale pochowane są te wszystkie te... Na pewno chciałbym się uleczyć, ale mówię, chyba mógłbym... Wiem, że po tej naszej koleżance drżącej bestii był jeszcze sklep, więc myślę, że mogliśmy ją zabić. Nieciekawe i za ile to by było. A za dużo, dobra, nieważne. Matches.
Dobra, to mamy kolegę już. Ale ciekawe, czy... No i jesteśmy w innym pokoju. Jesteśmy w alejce. No ładnie. Przerzucenie akcji, nie? Kurde, dziękuję. Nawet drogę przede mną się tworzy. Cała droga. No, ja bym już chciał troszeczkę się nie dać zgnieść. Pewnie się zgniecie, jak przejdziemy. Dobra, tutaj są skrzynki. Nic z nich nie było. Fajna w ogóle stacyjka. Nasze kochane dwie panie. Ej, idź panie w ciul. Nie, śmieci nie zniszczymy. Tak myślałem. Ciekawe, czy ten kolega się odwróci, czy trzeba będzie z nim się spotkać twarzą w twarz. Dobra, chyba trzeba będzie się z nim spotkać. Miło. Tu gdzieś jest przeciwnik. Nie wiem, czy będziemy musieli... Dobra, jest tam coś do zabrania. Ja bym chciał to zabrać. Nie mogę tu przeskoczyć. Kurde. Tego zabiłem po cichu, mam nadzieję. Chociaż jednego. Funkcja... Czej, furia policji z Crimson. No niezła furia. Tam jest bomba chyba. Dobra, widział już mnie. Tam nie mogę wskoczyć, kurde. Płoń, bestie. Ten się tam nie ruszył nawet. To jakby to otworzyć? Nie, tego nie otworzysz. Ale tam jest... Kurde, no... Nie wiem... Może tam później będzie można wejść, a jak nie, to szkoda. To szkoda, ale dobra, mamy tu przejście. Możemy do niego, kolegi, podejść od tylca. Zabić go na spokojnie. Dobra, ciebie też zabiliśmy. Tu możemy przejść, to mnie ciekawi. Może będzie można doskoczyć. Tam coś jest. Czy tutaj coś można strzelić w tym miejscu? Chyba nie. Bo jak my pójdziemy w tą stronę, trochę dupa. Chociaż czekaj, można chyba będzie na tym przejść. Chociaż nie ma sensu to większego. No nic, szkoda. Na razie nie mam pojęcia i myślę, że stracę swoją szansę. Ale nie jesteśmy tu od tego, żeby rozkminiać. Ty, no nie wyświetlają mi się od razu te wszystkie właśnie surowce. Szkoda. O, tutaj jeszcze coś widzę. A nie. Kawałek deski. No, tam nie wrócimy, tutaj nie przejdziemy, więc niestety musimy iść dalej. No niestety.
Nie, tu nie wskoczymy. Tu też nie. So... What can we do? Nie, nie możemy tu nic zrobić. Co jest? Czy coś z tamtym miejscem chyba trzeba wymyślić. Trochę niejasne jest to dla mnie. Mamy jeszcze tutaj przejście chyba, czy nie? Nie. O, tu są drzwi. Nie, też są zamknięte. No i leżycie wszyscy tutaj pięknie. Dobra, czyli tak to miało działać. A już myślałem, że jestem jakiś głupi, nie widzę jakiejś prostej rzeczy. Elektrostatyczne główienko, mamy tutaj zapałki. To jest piękna energia. Ty, ziomku, mam nadzieję, że nie żyjesz, że mi nie wstaniesz. Staromodne klucze. Twoją broń bym sobie szczerze wziął do ręki. Haha, panowie. Płoń też. Szkoda, że nie wszyscy. Ale większość z was spłonęła. Czy to jest farma expa? Nie no, jakby cały czas mieli przychodzić, byśmy mogli pewnie ich jakoś rozwalić inteligentnie. Ale nie wiem, czy amunicji by nam starczyło na wszystko, co by tutaj przychodziło w kółko. Aj, panie, żeś poleciał. Daj mi tą energię. 500 energii? Nie, 200. Kurde, a mi zabrał tyle życia. Apteczki nie używamy, nie ma szans. Jeszcze nie jest na to pora. Dobra, ja nie wiem, czy ja nie marnuję całej amunicji na nich, że mogłem tak naprawdę sobie pójść dalej. Bez walki z kolegami. No ale dobra, ruszmy dalej już w końcu, bo... Mamy mało amunicji już w ogóle do czegokolwiek. Magnum może by tam tego ziomka zniszczył, tak myślę. Ale nie będę marnował. Możemy iść, no, możemy iść też do góry. Teraz mnie ciekawi, które miejsce jest bardziej wartościowe. Dobra, na górze mamy jakieś rzeczy chociaż. Nic tu więcej nie ma niestety, więc schodzimy w dół. Jezu, żebym się nie zabił. Nasz motel po raz drugi. Czemu ja lubię grać w takie gry? Choć lubię.
Nie lubię. W sensie, fajnie, podoba mi się sama gra, sam koncept i w ogóle gameplay. Fabuła też strasznie ciekawa. Ale chodzi mi też, że ja nie lubię strasznych gier, ja się boję strasznych gier. I tutaj w tej grze, przyznam, to jest pierwsza gra, taka chyba, która nagrywam mocno na YouTube, która tak bardzo mi się... Nie ciężko nagrywa, tylko mam takie przerażenie przed nagrywaniem. Jak na przykład Dead Space'a, no to Dead Space też był przerażający, ale... Nie aż tak, jak ta gra. Ta gra ma taki poziom strasznego, że mój umysł nie wytrzymuje tego troszeczkę, tak powiem. Że ja czasami przed odcinkiem, jeżeli wiem, że jestem w strasznym miejscu, jak tamte hunty były na przykład, to miałem strach zacząć odcinek. Tu nie przejdziemy niestety. To było specjalnie zrobione. Chciałem się zakraść po typka. A tu taka dupa. Ty, a gdzie kluczyk mój? Dobra, jest kluczyk. Już się bałem, nie? Tam jest amunicja. Dzięki. Jest zapis. Tutaj sobie zakończymy. Dziękuję wam za oglądanie. Ostatni odcinek był dłuższy trochę i tak. W tym odcinku zabiliśmy tego bossa, co jestem dumny z siebie, że udało mi się to zrobić. Do zobaczenia. Cześć, czołem. O Jezu, nie włączyłem.